Dzień dobry, nazywam się Paweł Burzyński i omówię zadanie rzeźby. W zadaniu rzeźby dowiadywaliśmy się, że mamy do dyspozycji n bloków drewnianych i dla każdego z tych bloków mieliśmy powiedziane, jakim nakładem pracy, innymi słowy, jakim kosztem będziemy mogli z niego wyprodukować niedźwiedzia bądź też totem. Naszym zadaniem było odpowiedzieć na te zapytania. Dla każdego zapytania mieliśmy dane liczby n duże i t duże. I dla tych liczb, dla każdego zapytania musieliśmy powiedzieć, jakim najmniejszym kosztem możemy, mając do dyspozycji te nasze bloki drewna, wyprodukować n duże niedźwiedzi i t duże totemów. Tutaj narysowałem przykład dla 7 bloków i omówię rozwiązanie na przykładzie wybrania 3 niedźwiedzi i 2 totemów. Tutaj mamy koszty niedźwiedzi, tutaj mamy koszty totemów. Dla każdego zapytania będziemy odpowiadali zupełnie osobno. Zacząłem moje rozwiązanie od posortowania wszystkich par względem ilości niedźwiedzi. Teraz, zanim przejdę do wzorcowego rozwiązania, chciałbym poczynić pewne spostrzeżenie. Załóżmy, że wyprodukowanie każdego niedźwiedzia kosztuje nas 0. Innymi słowy, wyobraźmy sobie, że mamy problem, w którym mając dane tylko ceny ceny budowania, robienia totemów, musimy wybrać ilość totemów. Zauważmy, że to zadanie możemy rozwiązać za pomocą strategii zachłannej, po prostu wybierając te duże, najtańszych możliwości. Czyli dla dwójki wybralibyśmy po prostu 2 i 5 i byłby to wynik 7. Ja postaram się sprowadzić zadanie z niedźwiedziami totemami do tego prostszego przypadku. Zauważmy przede wszystkim, że chcąc wybrać 3 niedźwiedzie, zawsze wybierzemy 3 niedźwiedzie spośród n duże, dodać te duże, najtańszych niedźwiedzi. Dlaczego tak się stanie? Załóżmy, że wybraliśmy już, jakie bloki drewna będą przyszłym totemem. Wybierzemy ich co najwyżej te duże. Zauważmy teraz, że z pozostałych bloków musimy wybrać już tylko bloki na niedźwiedzie, więc tak jak w poprzednim prostszym zadaniu, wybieramy po prostu n największych. Zatem zawsze te n największych znajdzie się na prefiksie długości n duże plus te duże. I od tego zacznę. Wybiorę n duże plus te duże, czyli 5 par z największą liczbą, najtańszym niedźwiedziem. Zauważmy teraz, że nasze niedźwiedzie będą zawierały się spośród tych liczb. Zauważmy również, że od tego momentu nie musimy się już absolutnie martwić o to, jakie wybrać niedźwiedzie. Będziemy jedynie je wyrzucać z tego zbioru. Teraz musimy jeszcze wykonać 2 operacje wybrania totemu. Każda taka operacja będzie polegała na wyrzuceniu jednego niedźwiedzia z tego zbioru tutaj i zastąpienia go jednym totemem. Zauważmy teraz, że nasze zadanie sprowadziło nam się do pierwotnego zadania, czyli do zadania wybrania 2 najtańszych totemów. Przyjrzyjmy się tym liczbom. Te liczby oznaczają, jaki jest koszt wybrania tego totemu kosztem jednego niedźwiedzia. Wyobraźmy sobie teraz tak. Załóżmy, że wybieramy ten totem. W jaki sposób to robimy? Bierzemy go, a następnie wyrzucamy niedźwiedzia, który jest złączony z nim w parze. Tak samo robimy to dla tych następnych totemów, otrzymując te liczby. Możemy również brać totemy stąd. Teraz zauważmy, że koszt tego totemu jest to minus 6. Dlaczego? Bo jeżeli weźmiemy ten totem, to musimy wyrzucić jednego niedźwiedzia, tak aby opłacało nam się ten totem wybrać. Jakiego niedźwiedzia opłaca nam się odrzucić? No oczywiście najdroższego. Zatem wyrzucamy niedźwiedzia kosztem 12, zastępując go totemem o koszcie 6, otrzymując wynik minus 6. Analogicznie wydarzy nam się w tym przypadku. Zauważmy teraz, że wybranie jednego totemu jest równoważne z wybieraniem
to wybieraniem te duże totemów, mając dane jedynie ceny totemów, ceny niedźwiedzi wliczają nam się tutaj w te ceny. A więc co robimy? Oczywiście wybieramy najtańszy totem, czyli totem o cenie minus 6. Nasz nowy wynik, pierwotny był 34, czyli suma tych liczb, zamienia się na 28 i przechodzimy do tej sytuacji, w której otrzymujemy wynik 6. Zauważmy teraz, co nam się stanie w drugim kroku. Tutaj zaktualizowałem ceny totemów, ceny wybrania totemu. Zauważmy, że teraz minimalną jest ta minus 4. A więc bierzemy ten totem i otrzymujemy 24. Mogłoby się wydawać, że to zadanie nie jest dokładnie równoważne zadaniu wybierania te duże, najtańszych totemów, mając dane ceny tylko totemów, ponieważ te liczby mogą nam się zmieniać. Ale zachodzi tutaj jedna bardzo ważna własność, mianowicie liczby, ceny wybrania danych totemów mogą się jedynie zwiększać. A więc wybierając je od najmniejszej, biorąc najmniejszą z nich, na pewno nic nie popsujemy, ponieważ nigdy już nam się nie zdarzy liczba mniejsza od tej. A więc ta liczba zawsze, więc ten totem zawsze będzie tym optymalnym. Wybieranie najmniejszej liczby ze zbioru i aktualizowanie wartości możemy zrealizować za pomocą kopca, które możemy zaimplementować w Pascalu lub też użyć funkcji priority queue, jeżeli piszemy w C++. Finalna złożoność tego algorytmu jest to n-log-n, czyli cena odpowiedzi, czas odpowiedzi na jedno zapytanie, razy t, czyli ilość zapytań. Taka złożoność była złożonością wzorcową i to rozwiązanie otrzymywało maksymalną liczbę punktów. Dziękuję.